Jesteśmy przed kościółkiem. Dzieci zaczynają się ustawiać. Czekamy na księdza. Ksiądz pobłogosławi. Później rodzice. Niech pierwszej komunii świętej się nie zapomina. Ale najważniejsze jest to, byście zapamiętali ten moment, kiedy Pan Jezus przyjdzie do waszych czystych serc. Niech w tym zjednoczeniu z Panem Jezusem pomoże nasza modlitwa, a także pokropienie was wodą świętą. Uroczystość pierwszej komunii świętej polega na tym, aby dzieci w pełni uczestniczyły we mszy świętej, w pełni to znaczy przez przyjęcie komunii świętej Pana Jezusa pod postacią białego chleba, i do tego wydarzenia przygotowujemy się przez całą trzecią klasę. Od początku roku szkolnego, od września, przez kolejne etapy, poświęcenie medalika, czy wcześniej różańca, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz poświęcenie książeczki, wręczenie tej książeczki, aż po dzień dzisiejszy, kiedy to obchodzimy uroczystość pierwszej komunii świętej. Dla dzieci jest to wydarzenie na pewno ważne, bo pierwszy raz przyjmują Pana Jezusa do swojego serca. Wcześniej jest też pierwsza spowiedź, kiedy to pierwszy raz dziecko przystępuje do kraty konfesjonału i musi wyznać swoje grzechy. To też jest takie ciekawe doświadczenie. Na pewno dzieciaki to bardzo przeżywają, ale i owoce tego i efekty, mówiąc językiem współczesnym, są bardzo, bardzo widoczne i takie pozytywne. To jest początek dla nich, ale i będą w tym jeszcze wzrastać, także na pewno dojdą też do i będą dochodzić też i całe życie do tej wielkiej tajemnicy, którą na co dzień każdy z nas sprawuje, czy ksiądz, czy siostry zakonne, uczestnicząc we mszy świętej, czy wierni świeccy. Uroczystość jest bardziej poważna, ale też i radosna. Poprzedza to wiele różnych przygotowań, prób, niejednokrotnie też nerwów. Bardziej chyba przeżywają też rodzice jak dzieci. Dzieci na swój sposób, a rodzice, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, wiadomo. Trzeba sobie zawsze dać taki jakiś procent jakiegoś błędu, bo wiadomo, dzieci są dziećmi i nie robić z tego nie wiadomo czego, ale dać im właśnie taką wolę. Jak się pomyli, to nic. Teraz były zdjęcia klasami grupowe, a potem we wtorek będzie kolejna tura zdjęć. Teraz to jedziemy na imprezę. No, porównując poprzednie lata, to jakiś tam wątek nowoczesności jest obecny. Tak jak widać, i zdjęcia, i kamery, i różne atrakcje temu towarzyszące. To tak zwany duch czasu, ale czy koniecznie wierni z duchem czasu też muszą iść aż na tak? No to jest właśnie pytanie i kwestia zawsze osobista. No i na to też gdzieś tam można zwrócić uwagę w osobistej formacji czy przygotowaniu do Komunii Świętej, czy w ogóle do sakramentów życia wiarą na co dzień, życia Bogiem.
i laptopy, i te tablety. Dzisiaj to jest chyba przerost materii nad formą. Wiadomo, najważniejszym prezentem jest pierwsza komunia święta. Tutaj kształtują postawę też i rodzice, bądź rodzice chrzestni, czy goście. Tak w rozmowie z dzieciakami czasem już wcześniej wiadomo, że to, czy tamto dostanie, czy to w formie pieniężnej, czy jakichś konkretnych prezentów, ale zawsze najważniejszy jest Pan Jezus. Wiadomo, że jako dla dzieci są też jakieś ważne elementy tak do codziennego użytku, ale żeby one jakby nie przesłoniły tego, co jest najważniejsze, a w tym rzeczywiście pomagają rodzice i mamy wielu takich rodziców, którzy oczywiście na to zwrócą uwagę, a nie na te, powiedzmy w cudzysłowie, dodatki, które są po mszy świętej komunijnej. To co dzisiaj ważnego zrobiłeś? Wziąłem Pana Boga do serca. Jak wyglądały przygotowania do tego wielkiego dnia? No fajnie, ale teraz było jeszcze najlepiej. Dostałeś jakieś prezenty dzisiaj? Nie, tylko pieniądze. A pieniążki sobie zbierasz, tak? Tak. A na co zbierasz? Na PS4. Marcel jest zachwycony. W ogóle jak na dziecko takie 9-letnie, to no, nie wyobrażaliśmy sobie, że on tak dorósł do tego. Bo wcześniej te komunie odbywały się tak jakby rok wcześniej. Teraz te dzieci w trzeciej klasie przystępują do tej pierwszej komunii świętej. No i co się okazuje? No prezenty, no tak jakby najważniejsze. Ale dzisiaj rano wstał i mówi, że mama, mówi to nie wszystko. Mówi, dzisiaj jest ten ważny dzień Pana Jezusa, przyjmę do serca. I wczoraj była pierwsza spowiedź, dla niego też to bardzo ważne, stresował się bardzo. No i co, no i prezenty, no nie mógł się doczekać, kiedy te pierwsze prezenty będą, kiedy otworzy, kiedy co, no i plany oczywiście. No wcześniej też go tam chrześni pytali, no co planuje, czy coś chce dostać, jakiś prezent, czy pieniążki. No i oczywiście pierwsze co, no to pieniążki, no bo chce sobie kupić PS4. Pierwsze wydatki to składki w szkole oczywiście. No tutaj różnie, bo tak jak na te czasy, no tak, mamy alby, prawda, no to od tego trzeba zacząć. No alby, sukienki czy tam garniturki. No było zebranie jedno, drugie, trzecie, było podjęte decyzja, że no jednak alby. Na chłopca alba koszt 150 zł. To już taki całkowity alba i w tym mucha i spodnie. No i potem wycieczka związana, no bo to pokomunijna, dodatkowe 100 zł, później 50 zł, no na wycieczce jakiś obiad trzeba zjeść, no to już wychodzą te koszta dużo większe. Ksiądz dostał czerna koszulę do wulczanki. Nie było narzucane, tak jak nieraz było w parafiach, że ksiądz sobie życzy to i to do kościoła, czy to i tamto, tak? Nie. Nie było czegoś takiego. To, co rodzice tam uważali, no to tak było. Z przyjęciem wszystko zależy od osób, tak? Ile jest osób, na ile osób komunia, ile od talerzyka. Tutaj mamy u nas dzisiaj 23, ale w lokalu jest 5 komunii, czyli jest ponad 150 osób. Łącznie to nas kosztowało tak 3000 za samo przyjęcie, no plus oczywiście tort wstawialiśmy. Z tego, co się orientuję, to i no tutaj akurat mamy najtaniej, tak? No bo w okolicach tam właśnie Wierzbicy, za Wierzbicą, te koszty są dużo większe. Termin trzeba już 2 lata wcześniej ustalać, bo jest ciężko. Ciasta, 3 dania gorące, no to taki koszt. No i wiadomo, no alkohol, tak? No już nie te czasy, że oszukujemy dzieci, że zresztą teraz na nakazaniu ksiądz nie powiedział, że zabrania picia alkoholu, czy tam coś tak, jak było w tamtych czasach. No teraz już tego księże nie mówią.